W Elblągu odbyły się uroczystości pogrzebowe posła Prawa i Sprawiedliwości Jerzego Wilka. Miały one charakter państwowy. Uczestniczył w nich m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Kaczyński. Msza święta pogrzebowa sprawowana była w katedrze świętego Mikołaja w Elblągu. Przewodniczył jej ksiądz biskup Jacek Jezierski. Dzisiaj, gdy życie Jerzego Wilka dobiegło na ziemi swego kresu, możemy snuć refleksję nad jego działalnością, ideowym i duchowym dojrzewaniem oraz nad jego cierpieniem, które nie zostało mu oszczędzone. Jerzy Wilk należał do pokolenia Solidarności. Był wieloletnim samorządowcem, prezydentem Elbląga oraz posłem na Sejm 8 i 9 kadencji. Angażował się na rzecz osób niepełnosprawnych, o czym wspomniał w swoim liście prezydent Andrzej Duda, który pośmiertnie w uznaniu wszystkich zasług i dokonań odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żegnamy dzisiaj gorącego patriotę i dobrego człowieka, który położył wielkie zasługi dla Rzeczypospolitej i swojego rodzinnego miasta Elbląga. Jerzy Wilk był człowiekiem, który robił to, co zapowiadał, mówił podczas uroczystości pogrzebowych wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Żegnam dzisiaj człowieka, który szedł drogą trudną, drogą, na której trzeba było przełamywać wiele trudności, której trzeba było iść często pod prąd i to nie tylko w czasach komunizmu, ale także w czasach, które nastąpiły po jego upadku. W uroczystości uczestniczył także m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Żegnam Jerzy, twój klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości modli się i prosi, żebyś o nas nie zapomniał. Jerzy Wilk zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 66 lat. Spoczął na cmentarzu komunalnym Elbląg Agrykola.